W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tym pozdrowieniem rozpoczynamy każdą mszę świętą, a dzisiejsze święto szczególnie nam pozwala zwrócić uwagę na tę trzecią osobę, zawsze na końcu, zawsze w ukryciu działającą, sprzyjającą dziełu Jezusa i sprzyjającą także, spełniającą nieustannie wolę Ojca, Duch Święty. Duch Święty, uświęciciel Kościoła, ten, który wprowadza dzieło Chrystusa w nasze życie. Dzisiaj w Kościele obchodzimy Pięćdziesiątnicę. 50 dni od zmartwychwstania Chrystusa, od żydowskiego święta Paschy, w czasie którego Jezus powstał z martwych. I 50 dni od święta Paschy Żydzi gromadzili na nowo się w Jerozolimie na inne święto. Jedno z największych świąt, trzech świąt, które kazały każdemu Izraelicie wstawić się przed Bogiem w Jerozolimie, pielgrzymować, tak zwane święta Regalim. To święto nazywało się Szawłot, to znaczy święto podarowania Tory, prawa, Słowa Bożego na Synaju. Tam wtedy, kiedy Izraelici gromadzili się w Jerozolimie, żeby dziękować Bogu za to, że kiedyś na Synaju Bóg palcem swoim wypisał na tablicach kamiennych słowa życia, w tym właśnie momencie, w czasie tego święta, Duch Święty, czyli ten żywy palc Boga, wypisał słowo Boga, prawdę na sercach ludzkich. I tam rozpoczął się Kościół. Tam pojawiła się wiara, która pokazała swoją twarz, swoje oblicze, stała się misyjna. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kochani, to jest piękne święto, które dzisiaj nam proponuje Kościół. Święto, które samo dziedziczył z tradycji żydowskiej, bo Jezus Chrystus przyszedł jako Mesjasz dla Żydów, ale także jako Mesjasz dla całego świata, Zbawiciel świata. I objawiał się w łonie tradycji żydowskiej, biblijnej, pierwszego przymierza. Dlatego też nasze korzenie, korzenie naszej liturgii, naszej wrażliwości liturgicznej, w naszej modlitwy, naszej wiary sięgają właśnie tam, tych źródeł biblijnych, tych źródeł także jezusowego, pierwotnego judaizmu. Jezus często objawiał się i Bóg także objawiał się, wychodził na arenę świata w czasie świąt. Tak jak Jezus zbawił nas w czasie święta Paschy, tak samo też Duch Święty zostaje zesłany w czasie tego święta Szawłot. Święto Szawłot, inaczej święto Pięćdziesiątnicy, ma piękną tradycję, bo jest związany z tym, że Żydzi wynoszą Księgę Pisma Świętego i dziękują Bogu za to, że Bóg do nich mówił prawdę i że ta prawda ich zbawiła, że ich prowadziła z niewoli do wolności. To jest dzień otwierania serc, uszu, wrażliwości na Słowo Boga. To są takie piękne momenty, kiedy Izraelici także całują Pismo Święte. Przyjmują
przekaz Boga, orędzie Boga jako coś najcenniejszego, najsłodszego w życiu. Dzień przyznawania się do tego, co mówi Bóg. To jest także święto związane z tradycją czytania Księgi Estery. Przepraszam, Księgi Rut. Piękna, malutka księga dotycząca prababki króla Dawida. Piękna księga, w której Rut, która jest kobietą oddaloną, poganką, ona odnajduje Boga w Izraelu i chce odtąd żyć w Izraelu. I mówi, wasz lud będzie moim ludem, wasz Bóg będzie moim Bogiem. To piękne święto przylgnięcia, dokonania osobistego wyboru. Święto bardzo personalne, bardzo podmiotowe, osobiste, gdzie już nie zgadzamy się na coś, co zostaje tylko ogłoszone, obwieszczone, ale wybieram to, chcę iść za tym, chcę stać się talmidim Boga, uczniem Boga. To jest święto, w czasie którego też się spożywa potrawy mleczne i różne produkty mleczne. Dlatego, że Izraelici odkryli, że karmienie się Słowem Boga to jest jak karmieniem się mlekiem z piersi matki. Dlatego tego mleka nieustannie potrzebujemy. Mleka do wzrastania wewnętrznego. Ale jest jeszcze też jeden szczegół ważny tego święta, mianowicie w czasie tego święta Izraelici przychodzą, żeby składać Bogu w ofierze chleb czy placki kwaszone. To jest duża różnica, dlatego że 50 dni wcześniej, w czasie święta Paschy, nie wolno było jeść niczego, co kwaszone. Kwas był wyrzucany, bo kwas jest symbolem tego, co sfermentowane w naszym życiu. To jest symbol tego, co jest fałszywe, obłudy, hipokryzji, pokrętności, podwójnego języku, podwójnego komunikatu, informacji podprogowej, manipulacji, działania nieuczciwego, kłamstwa. I jakby po tych 50 dniach Izrael, oświecony Duchem Świętym, zdaje sobie sprawę ze swojego własnego brudu, ze swojego własnego grzechu i przychodzi ten grzech ofiarować Bogu, żeby w zamian otrzymać zwycięstwo, przebaczenie, Torę, czyli słowo życia, słowo prawdy. Chciałem zwrócić uwagę na ten szczegół, dlatego że dzisiaj także w Ewangelii słyszymy o tym, jak uczniowie Jezusa, którzy są zamknięci. To jest zamknięcie, to jest symbol człowieka, który nie jest pewny niczego w życiu, którego okłamano i dlatego jest ostrożny. Tak samo jak i sam jest zatruty i dlatego jest skulony w sobie. My nieraz chodzimy tacy zatruci, tak jakbyśmy otrzymali cios w brzuch od kogoś i człowiek wtedy jest niczego niepewny, skulony w sobie, skoncentrowany na swoim własnym życiu. Nieraz się tak zachowujemy, jakbyśmy byli pewni tylko tego, co mamy w kieszeni i co mamy w domu. I niczego innego już nie jesteśmy pewni i dlatego człowiek nie ma odwagi, siły, żeby się rozprostować, żeby podnieść głowę, żeby spojrzeć poza horyzont i cieszyć się życiem, cieszyć się rzeczywistością. Uczniowie są zatruci kłamstwem. Kłamstwem faryzeuszów, kłamstwem uczonych w piśmie, ale przede wszystkim są pełni kłamstwa związanego z fałszywym odbiorem Wielkiego Piątku. To, co widzieli, ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, cierpienie, krzyż, to spowodowało, że napłynęło im wiele trujących myśli. Tak samo jak nam napływa wiele trujących myśli i te myśli są potem wypowiadane także nawzajem. W tych myślach się jakby utwierdzamy, przekonujemy. Zwłaszcza jak przyjdzie jakieś cierpienie, jakiś dołek w życiu. Upokorzenie, coś boli. I wtedy zaczynamy napełniać się takim trucizną złych myśli. Zaczynamy myśleć, że życie nie ma sensu, że inni ludzie są jadowici, że inni ludzie to są obłudnicy. Właśnie cierpienie w życiu deformuje nam, wybałusza, zmienia wyobrażenie o Bogu. Myślimy, że Bóg jest, że Go nie ma, albo że gdzieś jest daleki, albo że jest potworem.
przypisujemy czasami Bogu złe intencje albo o innych ludziach w ten sposób myślimy. Sami o sobie także myślimy nieraz źle. Człowiek jak się czuje sponiewierany przez kogoś drugiego, to potem sam sobie odmawia szacunku. I nieraz jesteśmy tacy pokrętni, że potem nawet jak zostaliśmy skrzywdzeni, to potem sami się za to obwiniamy. Albo nawet jeśli odwrotnie popełnimy coś złego i źle potraktujemy kogoś drugiego, to potem próbujemy sobie wytworzyć całą teorię na temat tego, że sobie jest winien, że sobie na to zasłużył. Jak to jest, że często nie lubimy tych, których żeśmy źle potraktowali? Że są antypatyczni dla nas ci, których żeśmy skrzywdzili? Jesteśmy przepełnieni kłamstwem. Kłamstwo ze wszystkich stron nas otacza. Cały czas się wsłuchujemy w kłamstwo. Kłamstwo sobie przekazujemy przez rozmowy telefoniczne, przez e-maile, przez strony internetowe. Chłoniemy kłamstwo anonimowo. Wypuszczamy hektolitry kłamstwa na siebie. Nazywamy to nienawiścią, nazywamy to hejtem, nazywamy to niechęcią, opinią publiczną. Cały czas wchłaniamy w siebie kłamstwo słupków, sondaży, fałszywych wyobrażeń o sobie, plotek. Jesteśmy przepełnieni kłamstwem. Dlatego my potrzebujemy jakiegoś detoksu. Potrzebujemy jakiegoś odtrucia, jakiegoś antidotum, żeby nas uratowało. Tak jak człowiek zażyje jadu albo trucizny, to trzeba mu podać szybko surowice, jakieś lekarstwo. Dlatego Jezus Chrystus przychodzi do swoich uczniów i pokazuje im samych siebie i mówi: pokój wam, i tchnie na nich Ducha Świętego. I Duch Święty staje się tym lekarstwem, które prostuje życie człowieka, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy. Dlatego my dzisiaj bardzo potrzebujemy zbliżyć się tak jak Izraelici do Słowa Bożego, tylko my sami nie umiemy tego zrobić, nie wiemy gdzie jest prawda. Trudno nam jest przedrzeć się przez te koszmarne nieraz opary wątpliwości. Nikomu nie ufamy, a jeśli człowiek nikomu nie ufa, to zaczyna ufać wszystkim. Tak samo jak jeśli nie wierzysz w Boga, nie wierzysz w prawdę, to jesteś skłonny uwierzyć w każdą bzdurę. Mamy tyle fałszywych autorytetów, pozwalaliśmy, poniszczyliśmy sobie prawdziwe autorytety, prawdziwe wzorce życiowe. Jesteśmy po tylu rewolucjach, po tylu zniszczonych wzorcach. Jeśli człowiek uderza, niszczy w swoim życiu autorytety, autorytet religii, autorytet prawdy, autorytet Boga, autorytet ojca, autorytet rodziny, małżeństwa, prostych spraw, to wtedy łatwo jest ulec przemocy, ulec dyktaturze autorytetów anonimowych. Jakich autorytetów? Mam konkurentkę. Żeby nie było, że jest tylko monolog w kościele. Autorytetów anonimowych, opinii publicznej, tego, co myślą inni, co mówią inni. I to jest właśnie to nieustanne nasączanie się kłamstwem i dlatego jest nam tak źle. Dlatego jest tak ciężko, potem nie wiesz dlaczego. Dlaczego jesteś zirytowany? Dlaczego jesteś pusty w sobie? Dlaczego nie układają się relacje? Pomieszanie języków. Zobaczcie, cały czas jesteśmy nasycani takimi, zwłaszcza teraz, po kampanii przedwyborczej, po tej całej natężeniu polityki. My to nazywamy świętem demokracji, a tak najczęściej to jest nieustanne okłamywanie się wzajemne. Są przecież całe sztaby specjalistów od tego, od wywierania wrażenia, od wywierania wpływu, posługując się różnymi metodami, w jaki sposób złapać nas, w jaki sposób oszukać nas. Próbowano na nas wywierać wrażenie, patrząc nieustannie na sondaże, na słupki, żeby nas zdobyć. Znaczy, polityka jest piękną rzeczą. Błogosławiony Paweł VI mówił, że to jest jeden z najpiękniejszych rodzajów, najbardziej szlachetnych rodzajów miłości społecznej. Ale najpiękniejsze rzeczy, jeśli wychodzą z brudnego serca, stają się brudną, stęchłą wodą, stają się trucizną. I być może jesteśmy tak bardzo zatruci, że dlatego jesteśmy dzisiaj smutni. I nie mamy powodu, żeby się cieszyć. Jest nam w życiu źle i cały czas mamy ochotę mówić tylko o jednym. Stres, 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 stres. Stres. I terapii potrzeba. Albo butelki pocieszycielki, albo pornografii, albo plotki. Bo człowiek musi zrzucić siebie stres. No ale jaki skutek ma, jeśli jedną trucizną leczy się drugą? Jedną chorobą leczy się drugą.
Jesteś chory na syfilis, mogę ci dać tę szczepionkę z kiły? No to ci nie pomoże. Jesteś chory na zapalenie płuc, to ci w zamian dam zapalenie oskrzeli. Nie funkcjonuje, dlatego jest nam w życiu źle. Potrzebujemy tego detoksu, odtrucia, jakim jest Słowo Boga, jakim jest prawda. Ktoś, kto będzie mi mówił prawdę. Tylu ludzi do nas mówi i my czasami powtarzamy nieświadomie także kłamstwa. Kłamstwa, które urastają do mitów, do teorii, niby sprawdzonych. Mówimy, coś jest prawdziwe, bo powiedziano w telewizji. Coś jest prawdziwe, bo się wypowiedział na ten temat taki autorytet, albo większość tak sądzi. Większość może być ogarnięta także duchem szaleństwa, duchem fałszu. Ile razy żeśmy to przeżywali? Jeśli znajdziesz się w większości ludzi, którzy postanowili popełnić zbiorowe samobójstwo, to cię pociągną za sobą. Jeśli znajdziesz się w gronie ludzi, którzy nie umieją pływać, to cię wciągną pod wodę. Dlatego my jesteśmy tak nasączeni kłamstwem, takim nieświadomym nieraz. Nieświadomie się także okłamujemy. I nieświadomie nas nieraz okłamują inni, licząc na jakiś efekt. Na efekt bycia zaakceptowanym, wybranym, popartym. I dlatego potem stajemy się cyniczni. Dlatego przestajemy sobie wierzyć. Dlatego odczuwamy w sobie wewnętrzną pustkę. Zaczynamy ironizować. Ironizujemy na temat wszystkiego i wszystkich. Kiedy polityk kłamie? Kiedy rusza ustami, mówimy. A ty kiedy kłamiesz? Amerykanie, psychologowie społeczni zrobili kiedyś badania na temat kłamstwa w życiu przeciętnego człowieka. Wyszło im, że człowiek przeciętnie wypowiada albo wyraża kłamstwo raz na 4 minuty. No ale ktoś z nas może zaprzeczyć, mówić, nie, to mnie nie dotyczy. Niedawno był raport w Polsce opublikowany, że Polacy coraz częściej zdradzają żony lub mężów. Oddają się zdradzie małżeńskiej i coraz mniej w związku z tym doświadczają bólu czy wstydu. Ktoś to z nas może tutaj siedzieć i myśleć, o nie, mnie to nie dotyczy, mnie się to nigdy nie zdarzy. Pamiętacie historię Pinokia? Jak on kłamał, to mu nos rósł. Ile razy budujemy sobie fałszywe wyobrażenie siebie samych i żyjemy w nieustannym okłamywaniu się. Ja to nigdy nie kłamię. Ja to nigdy złego słowa nie powiem o innych. Muszę uważać, żeby paschału nie strącić. Ja to wszystkich kocham. Mamy takie fałszywe wyobrażenie o sobie. A Słowo Boga mówi, Pismo Święte mówi w pewnym psalmie i rzekłem z goryczą, każdy człowiek jest kłamcą. Każdy. Wielokrotnie kłamiemy nieświadomie. Okłamujemy się słowami. Okłamujemy się mimiką. Jak się czujesz? Dobrze. A ty? Dobrze. A chce ci się wyć i ryczeć. Udajemy przed sobą, że jesteśmy silni, zwarci, zintegrowani. Po co? Żeby inni cię szanowali, żeby ktoś nie pomyślał, że pękłeś, że jesteś słaby. Boimy się tego, żeby ktoś cię zobaczył, że potrzebujesz pomocy od kogoś drugiego, że potrzebujesz dobrego słowa, przytulenia się, modlitwy, rozgrzeszenia. To nas kosztuje, bo nieustannie potrzebujemy się przebierać w ubranko kogoś innego i udawać kogoś innego. Lwa, tygrysa, kogoś ważnego albo kogoś obojętnego. Mnie to nie rusza. Nawet nasza mimika czasami, nasz wyraz twarzy jest maską, jest kłamstwem, jest karnawałem. Nie pokazuje tego, co mamy w sobie. Bardzo często sami się w tym gubimy i nie wiemy już, kim ja jestem i co ja czuję i czego ja chcę. Pogubiłeś się? Już nie wiesz, co myśleć, nie wiesz, w którą stronę iść? Dlatego tak bardzo potrzebujemy świadka prawdy. Potrzebujemy tego antidotum, żeby ktoś mi mówił prawdę. To jest Jezus Chrystus, który wchodzi w nasze sytuacje życiowe i daje nam świadectwo prawdy. Chcesz poznać prawdę o sobie? Chcesz poznać prawdę o Bogu? Słuchaj mnie, bądź ze mną, przyjdź do mnie. Zobaczcie, dzisiaj Duch Święty, my jesteśmy przyzwyczajeni do wyobrażenia Ducha Świętego jako gołębicy, albo na przykład wiatru. Natomiast dzisiaj Duch Święty, słyszeliśmy w świadectwie z Dziejów Apostolskich, stąpił na uczniów Jezusa w postaci języków ognia.
My potrzebujemy, żeby Bóg posłużył się ogniem w naszym życiu. Ogniem, który będzie nas wewnętrznie rozpalał, który będzie nas wewnętrznie animował, dodawał odwagi. Ale też ciekawe, że Duch Święty, prawda, przychodzi w postaci języka. Bo bardzo często antidotum, czyli lekarstwo na kłamstwo, jest w jakiś sposób podobne do samego kłamstwa. Tak jak kiedy Izraelitów kąsały węże jadowite, to Bóg kazał pokazać miedzianego węża. Często, żeby uchronić kogoś drugiego przed jakąś chorobą, to mu się da szczepionkę, która jest elementem tej choroby, żeby nas uchronić, uzdrowić. Dlaczego Duch Święty pojawił się w postaci języków? Bo właśnie język jest naszym problemem, bo język jest wyrazem kłamstwa. Okłamujemy się wzajemnie nieustannie językiem. Idziemy za ojcem kłamstwa. Ojciec kłamstwa, demon, nieustannie ciebie i mnie od samego rana oszukuje, okłamuje. Od samego rana próbuje nas okłamywać czym? Albo pochlebstwem, leczeniem naszych kompleksów na siłę i szybko. Schlebia nam ile wlezie. Jeśli w domu twoja żona cię kontestuje, albo twoja żona nie spełnia twoich oczekiwań, zaraz demon staje koło ciebie i ci wsącza w ucho przekonanie: zobacz, ona zawsze taka jest, ona nigdy nie staje na wysokości zadania, ona cię nie szanuje. Jeśli twój mąż nie przyjdzie z pracy punktualnie, albo zapomniał o czymś, o co go prosiłaś, to leżysz w nocy, nie możesz zasnąć, bo cię ogarniają myśli i myślisz: on zawsze jest taki, on cię nigdy nie respektuje, on cię nie kocha. Broń się, zadzwoń do matki, poskarż się na niego. Daj mu lekcję. I nieustannie nas demon oszukuje. Przyjdzie mała sprawiedliwość i diabeł przychodzi i zaraz nam sączy do ucha: masz rację, broń się. Wezwij policję, daj go do sądu, rąbnij pięścią, pokaż, kto tu jest ważny. Okłamuje nas nieustannie. Okłamuje nas pochlebstwami: jesteś wielki, jesteś ważny, masz rację, Jezu, mnie to nieustannie kusi takim czymś. 1000 razy na dzień mi powtarza: masz rację, inni są głupi. I my nieraz za tym idziemy. Dajemy się ciągnąć jak ciele na postronku. Bo kto jest odporny, żeby nie odpowiedzieć na pochlebstwa? Albo z innym kłamstwem się demon posługuje. Dołowaniem, oskarżaniem. Jesteś do niczego, jesteś fajtłapą. Nie dorastasz innym. Nigdy nie zasłużysz na uznanie w oczach twojego męża. Nigdy twój ojciec nie spojrzy na ciebie z aprobatą. Nigdy na to nie zasłużysz. Nie zasługujesz. I nieraz całe życie przechodzimy w takim kompleksie niższości. Z wielu rzeczy żeśmy zrezygnowali. Nawet żeśmy nie próbowali. Dlaczego? Bo z góry wiedziałeś, że to się nie da, to się nie uda. Może innym tak, ale nie tobie. I zostaje przykra i gorzkie uczucie porażki, niespełnienia. Dlatego potrzebujemy tego odtrucia, nieustannego odtruwania. Ducha Świętego, który przychodzi jako prawda, którą Bóg chce oświecać nasze życie, nasze serce. Ostatnie zdanie dzisiaj. Gdzie jest prawda? Na czym polega prawda? Jesteś zmęczony? Jesteś zestresowany? Jesteś zły? Czasami wychodzą z ciebie słowa, których nie chciałeś powiedzieć? Wybuchasz kłótnią w momencie, kiedy nie chciałeś się pokłócić? Potrzebujesz sobie pocieszać się nieustannie, chodzisz na jakąś imprezę i myślisz sobie: cholera, co ja tu robię? Po co tu jestem? Sięgasz po używki, których w gruncie rzeczy nie potrzebujesz? Co się dzieje? Jaki jest tego powód? Często ranimy i obrażamy ludzi, na których w gruncie rzeczy najbardziej nam zależy. Jesteśmy czasami podli wobec tych, których najbardziej kochamy. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Bo jest w tobie pustka? Bo jest pustynia? To jest właśnie najlepszy moment, żeby dzisiaj zapytać i stwierdzić: skąd mi płynie życie? Życie nie płynie z sukcesów. I nie płynie wcale z tego, ile masz na koncie, ile masz w kieszeni. I życie nie płynie z tego, ile ludzi, jak masz szerokie plecy, jakie masz uznanie. Życie nawet nie płynie z tego, czy jesteś zdrowy, czy chory.
I nie płynie z tego, czy jesteś wysoki, czy niski, czy jesteś szczupła, czy gruba. Życie nie płynie z tego. Życie płynie z miłości Boga. Tylko jest cały sztab specjalistów od tego, żeby nas oszukać. Żebyśmy stracili, zgubili drogę. Tylko Chrystus jest tym, który kocha. A ten, kto kocha, to pragnie dobra drugiego człowieka. Kto kocha, mówi prawdę. I dlatego Jezus Chrystus mówi prawdę i odsłania nam prawdę o tobie, o innych, o sobie, o Bogu, o życiu. Chcesz odzyskać pokój wewnętrzny? Chcesz pozbyć się tej grubej warstwy stresu, która zalega ci w sercu? Chcesz pozbyć się tego nieustannego poczucia nieusatysfakcjonowania? Pół godziny każdego dnia, minimum pół godziny każdego dnia spędzaj z Bogiem. Minimum pół godziny. Nie pytaj mnie, jak to zrobisz. To jest twoje zadanie. Ale jeśli będziesz minimum pół godziny przebywał z Bogiem, minimum pół godziny na dzień będziesz wracał do pierwszego przykazania, będziesz wracał do tego, co jest najważniejsze. Kochaj Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Kochaj drugiego człowieka jak siebie samego. Czyń to, a żyj. A będziesz żył. Jeśli codziennie będziesz wracał do tego miejsca, z którego płynie ci życie, zobaczysz, wszystko się uprości. I wtedy różne zakręty w życiu, kłamstwa, niepowodzenia, ograniczenia, limity innych ludzi nie będą cię tak dotkliwie dokuczały i zabijały jak do tej pory. Będziesz miał także wewnętrzny dystans do samego siebie. Będziesz miał większe poczucie realizmu i większą zdolność bycia cierpliwym, akceptowania innych i bycia miłosiernym, bo będziesz miał oparcie. Nie będziesz musiał iść przez życie z przekonaniem, że wszystko jest na mojej głowie. Wszystko tylko i wyłącznie zależy ode mnie, a inni to mi tylko przeszkadzają. I to jest przyczyna złości. To jest przyczyna wewnętrznej frustracji i pustki, którą potem przeżywamy. Bo prawdą jest, że my zależymy od miłości. A miłość płynie od Boga. Tylko potrzebujemy tego, to odnaleźć. Trafić w dziesiątkę. Trafić celu. Jeśli znajdziesz to oparcie w życiu, jeśli Bóg będzie twoim prawdziwym oparciem, tym, którym oddychasz, tym, z którym się konfrontujesz, zobaczysz, przez te pół godziny każdego dnia będą ci przychodziły na myśl, wracały w pamięci osoby, których nie znosisz, miejsca, których nie lubisz, aspekty twoje, ciebie samego, których nie akceptujesz, sprawy, z którymi się nie rozliczyłeś, których się wstydzisz, których nigdy nikomu do końca nie przebaczyłeś. I będziesz mógł to oddawać Bogu. To nie będzie leżało na tobie. To już nie będzie ciężarem przygniatającym twoje sumienie, twoją samoświadomość. Będziesz się karmił miłością Boga, a Bóg będzie do ciebie mówił. Spróbuj, ale potrzeba minimum pół godziny. Święty Ignacy Loyola mówił do wszystkich, nie tylko do księży. Do wszystkich katolików, chrześcijan mówił, kto nie spędza pół godziny z Bogiem każdego dnia, ryzykuje swoje zbawienie. Nie ma siły, zagubisz się. Nie wystarczy zdrowaś Mario odmówione w czasie jazdy samochodem. Nie wystarczy jakaś myśl pobożna, która ci przemknie w momencie, kiedy przytulasz się do poduszki. Zamiast liczyć barany, to sobie policzysz zdrowaś Mario 3 razy. To nie wystarcza. Potrzebujemy znaleźć źródło życia. Potrzebujemy, żeby ten prawdziwy język ognia, język prawdy dotykał nas. Zmieniał serce, odtruwał. Poznacie prawdę, a prawda was uczyni wolnymi. To nam obiecał Jezus Chrystus i potem posłał Ducha Świętego. Oto słowo Pańskie.
głosu Ewangelii z głazą naszych grzech. Kochani, to jest piękne święto, które dzisiaj nam proponuje Kościół. Święto, które samo dziedziczył z tradycji żydowskiej, bo Jezus Chrystus przyszedł jako Mesjasz dla Żydów, ale także jako Mesjasz dla całego świata, Zbawiciel świata. I objawiał się w łonie tradycji żydowskiej, biblijnej, pierwszego przymierza. Dlatego też nasze korzenie naszej liturgii, naszej wrażliwości liturgicznej, w naszej modlitwy, naszej wiary sięgają właśnie tam. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Palcem swoim wypisał na tablicach kamiennych słowa życia. W tym właśnie momencie, w czasie tego święta, Duch Święty, czyli ten żywy palc Boga, wypisał słowo Boga, prawdę, na sercach ludzkich. I tam rozpoczął się Kościół. Tam pojawiła się wiara, która pokazała swoją twarz, swoje oblicze, stała się misyjna. Pan z wami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Tym pozdrowieniem rozpoczynamy każdą mszę świętą, a dzisiejsze święto szczególnie nam pozwala zwrócić uwagę na tę trzecią osobę. Zawsze na końcu, zawsze w ukryciu działającą, sprzyjającą dziełu Jezusa i sprzyjającą także, spełniającą nieustannie wolę Ojca, Duch Święty. Duch Święty, uświęciciel Kościoła, ten, który wprowadza dzieło Chrystusa w nasze życie. Dzisiaj w Kościele obchodzimy Pięćdziesiątnicę. 50 dni od zmartwychwstania Chrystusa, od żydowskiego święta Paschy, w czasie którego Jezus powstał z martwych. I 50 dni od święta Paschy Żydzi gromadzili na nowo się w Jerozolimie na inne święto. Jedno z największych świąt, trzech świąt, które kazały każdemu Izraelicie wstawić się przed Bogiem w Jerozolimie, pielgrzymować, tak zwane święta Regalim. To święto nazywało się Szawłot, to znaczy święto podarowania Tory, prawa, Słowa Bożego na Synaju. Tam wtedy, kiedy Izraelici gromadzili się w Jerozolimie, żeby dziękować Bogu za to, że kiedyś na Synaju Bóg